Słuchajcie, witam was serdecznie, ale dzisiaj na takim czadzie, że nie macie pojmy. Jest za ciemno. Nie, widzicie. Hej, siema, coś dzień tam dobry. Widać. Cześć. Cześć Pawełku. Pawełek, dawaj guti piątkę. Kochani, witamy was z naszego szabłowoziku. Jesteśmy w zestawie, ja z moim serdecznym przyjacielem Pawłem Skurą. Słuchajcie, dla większości z was nie musiałbym przedstawiać, ale dla nowych, szczególnie dla nowych widzów, chciałbym, kochani, powiedzieć, że pękam z dumy. W moim skromnym szabłowozie mam tutaj, dawaj piątkę, mistrza Polski, Europy i świata, serdecznego mojego przyjaciela, wspaniałą postać Pawła Skurę. Właśnie w tym momencie jesteśmy po czwartych urodzinach. Fajna impreza, Pawciu, nie? No fajna, już widzę, że się rozrasta w ogóle oddział w Bolesławcu, tak, bo tak. Już teraz naprawdę bardzo liczny. Tak, kochani, byliśmy teraz na imprezie właśnie na czwartych urodzinach Futbol Akademii Bolesławiec. Paweł dawał tam pokaz, świetny jak zawsze. Natomiast no, godzina jest, kochani, 18:43, czyli jeszcze dwa miesiące temu byśmy się normalnie widzieli. A teraz widzicie tylko, jak nas oświetlą autami, światłami na wprost, albo Gutek tam zapalił nam lampkę. A czekaj, jakbym tą zapalił, byłoby lepiej? O, teraz jest igła, świetnie, witajcie, proszę bardzo. W szabłowozie światła ci dostatek. W każdym razie, co się dzieje, dlaczego jesteśmy w aucie, już wam wszystko tłumaczę. Cały ten odcinek, cała ta seria będzie poświęcona, myślimy, że fajnej, wspaniałej, słuchajcie, inicjatywie. Za moment o niej dwa słowa powiem. Natomiast jesteśmy teraz w trakcie przetransportowania się w naszym Bolesławcu z sali do sali, dlatego że na Jana Pawła, tam gdzie Gutek chodzi na co dzień do szkoły z Naśką, mieliśmy teraz urodziny FA Bolesławiec, czwarte urodziny. Materiał z tego jest na kanale, jest tort, jest właśnie występ Pawła, zresztą wspaniały. Paweł, muszę ci pogratulować. I nie kadząc, tylko naprawdę to nie pierwszy występ, który oglądam. Cały czas widzę, aktywnie pracujesz na tym, żeby dołożyć coś nowego do elementu, nie? Żeby no, nie wpaść jeden, w rutynę. Elementy zawsze są nowe, dołożyć, tak. No. I dzisiaj też na to zwróciłem uwagę, dlatego że nie tak dawno, pamiętacie, Paweł był u nas na wakacje na naszej Kruszyn Arenie, na naszych urodzinach, uświetlił te urodziny swoją obecnością i tam też mieliśmy pokaz Pawła umiejętności i dzisiaj po raz kolejny ten pokaz oglądałem i po raz kolejny mnie zaskoczył. Także kochani, przetransportowujemy się z sali do sali, będziemy nagrywać z Pawłem i z Gutkiem serię. Słuchajcie, mamy chyba pytanie i prośbę do was, abyście pomogli nam tą serię nazwać, co? Czy mamy, Paweł, pomysł? Czy zdajemy się na widzów troszkę? Może zasugerować, ja już jedną nazwę mam w głowie, ale zobaczymy. Rozumiem, może też rozumiem. Pawcio też ma lepszą nazwę, zobaczymy. Świetnie, dlatego kochani, taki trochę twórczy ten vlog będzie z auta. Teraz będzie już ciemniej, tylko to co z auta będziecie mieli, bo wyskoczyłem na obwodnicę Bolesławca. Za 5 minut dosłownie, zresztą baterii mamy też nie za wiele, ale za 5 minut będziemy na sali gimnastycznej, tam gdzie na co dzień Kudełek z Nadią ma trening. W związku z tym, że dzisiaj tam nie ma treningu, bo oni są teraz tu na urodzinach, na innej sali, my dostaliśmy możliwość popracowania, pobawienia się, dlatego jedziemy teraz z Pawłem, z Gutkiem na fajną, myślę, że fajną zabawę. Pobawimy się trochę piłką. Masz jeszcze siłę, Pawciu? Oczywiście, damy świetnie radę. Gucior, masz siłę? Słuchajcie, Gucior wczoraj nam zrobił taki horror mały. Powiem wam, że ze schodów nam chciał spaść, a właściwie nawet nie chciał, tylko spadł. Na szczęście piszczele ma twarde, bo okopane, jest techniczny, także często mu te piszczele jak low kicki w kung fu obijają. A wczoraj jak spadał ze schodów, no nie miał ochraniaczy, także trochę było... Ale jak, okej, Guciu? No lekko kolano boli, słuchajcie, natomiast my za dwa dni jedziemy na fajny turniej do Wrocławia na Olympic Trophy. Gdyby materiał szedł online, to byśmy was na ten turniej zaprosili, natomiast kiedy on będzie w sieci, już pewnie będziemy dawno po rozegranym tym turnieju. Jak wiecie, opóźnienie na kanale jest spore, dlatego że materiału mamy dużo, nie robimy tego celowo. Natomiast jeszcze raz wracając do genezy tego spotkania. Pękam z dumy, jestem przeszczęśliwy, obok mnie wspaniały facet, naprawdę. Paweł, wiesz, no nie chcę się wzruszać, bo zaraz się rozbeczę czy coś, ale nie chciałbym, ale ja Pawła naprawdę traktuję jak członka naszej rodziny. To bardzo, poza jego wspaniałymi umiejętnościami, bardzo, Paweł, jesteś bardzo, bardzo ludzki. Ja nawet tak kiedyś chciałem jakieś cechy znaleźć, charakteru i tak dalej, to skromność to nawet chyba nie, no nawet chyba, to nawet nie o skromność chodzi. Jesteś po prostu normalnym facetem, no. I za to wielka piona, naprawdę. Dzięki.
Naprawdę, to jest, słuchajcie, rzecz niesamowita, żeby w pogoni za swoimi marzeniami, za realizacją i tak dalej, nie zapomnieć, że jesteśmy ludźmi i że dookoła są ludzie, bo to naprawdę, kochani, bardzo ważne. Tego uczę moich szabełków już od małego, tego uczymy, kochani, Gutka, i tego wy też się uczycie. Także do hali mamy, Pawcie, jeszcze może ze 2 km. Ja i tak wiem, żebyś nie trafił pewnie, jakbyś sam leciał. Zakręciłem nas tu bardzo. Natomiast my rozłożymy sprzęt, zaraz przejdziemy oczywiście z nagrywania telefonem na kamerkę, mamy kamerkę. Przy okazji tego odcinka chciałbym Was, kochani, bardzo mocno, gorąco zaprosić na fanpage Pawła. Fanpage na fejsie to Paweł Skóra. Dobrze mówię, Pawełku, przez L? Czy tam masz z polskim znakiem? Nie, z polskimi znakami, Paweł Skóra, czyli z polskim... Freestyle Football jeszcze. Tak, Paweł Skóra z polskimi znakami, a na stronie miałeś bez polskich chyba. Strona była Paweł, tak? Skóra. Tak, tak. Strona, dlatego że Paweł też ma stronę i jest pawelskora.com i to jest strona internetowa, a Facebook korzysta z polskich znaków, także szacunek dla nich, że dali nam taką szansę, także my też chyba jesteśmy, Kuba, Guciu, Szabłowski, a nie Szablowski. Chyba zdaje się, że też mamy EU w fanpage'u. W każdym razie, kochani, fanpage to jedna sprawa, a druga, słuchajcie, nasi wspaniali sympatycy i miłośnicy, Paweł rozpoczął przygodę w grupach treningowych z techniką tak zwaną użytkową, czyli to, co da się wykorzystać w futbolu. Dlatego, że ten piękny freestyle, który Paweł pokazuje, te piękne triki, jest to wspaniałe widowiskowe, natomiast no nie da się kręcącej piłki przenieść pod pachą obrońcy i rzucić sobie gola, bo nam sędzia gwizdnie rękę. Ale z kolei już można zrobić piękne elastiko, można zrobić piękną dziurkę przy fajnym panowaniu piłki, czy nawet kapkami przelecieć, kochani. Ja już to widziałem, jak Paweł to robił. I są elementy, które da się zastosować w normalnej piłce. I na dzień dzisiejszy Paweł jest również trenerem, dobrze mówię, Pawciu? Tak. W dziecięcej piłce nożnej. Też w Football Academy, jak dobrze kojarzę. Także i pewne elementy będziemy Wam tutaj starali się dzisiaj pokazać. Także ja tyle tytułem wstępu chciałem Wam tu powiedzieć, bo zbliżamy się, Pawełku, do naszej sali. O, dojeżdżamy tutaj, trenuje Kudełek z Nasią. Natomiast, kochani, jeszcze trzy słowa i kończymy ten nasz vlog z autka. Dobrze, Pawciu, jeszcze chwileczkę odpoczniesz? Dosłownie dwie minutki. Kochani, po pierwsze, na fanpage Pawła trzeba iść. Ja wiem, że chaotycznie gadam, ale taki jestem szabełek, no. Jak ktoś mnie jeszcze nie zna, kochani, no to będzie w szoku, ale ktoś, kto mnie zna, umie się w tym połapać. Także gonimy na fanpage, gonimy na stronę i jeszcze jedna rzecz. Paweł ma, poza tym, że jest trenerem dziecięcej piłki nożnej, Paweł ma wspaniały kanał na YouTube. I to kanał właśnie freestyle'owy kanał, gdzie bardzo dużo, Pawełku, jest freestyle, tak? Dobrze mówię? Dokładnie, no teraz też zaczną wydawać filmy, w których będę tłumaczyć, jak robić sztuczki takie typowo freestyle'owe, jak również sztuczki, które można wykorzystać w piłce nożnej. Dokładnie. I część zresztą z takiej namiastki chyba powstanie dzisiaj tu za parę minut. Dobrze mówię? Dokładnie. Dzisiaj też z Gutkiem się trochę pobawimy. Dokładnie. Paweł będzie się bawił z Gutkiem. Ja nie będę im przeszkadzał. Forma zapisu będzie taka, że wezmę swoją kamerkę z boku, pozapisuję, jak chłopaki się bawią z piłką. Troszkę przy tym nie przemądrzę się, bo ja się wcale nie mądrzę, słuchajcie. Ja tak naprawdę to, im jestem starszy, tym mniej wiem. Tak naprawdę już wiem, że nic nie wiem. I tak naprawdę w ogóle się nie znam na piłce. Jestem jej pasjonatem, kocham ją w każdym jednym wydaniu. Natomiast tak jak mówię, Paweł ma świetny kanał i na ten kanał gońcie i zobaczcie, tym bardziej, że będzie tam też właśnie poradnik, jak wejść we freestyle, a dla tych, którzy nie chcą wejść we freestyle, a są aktywnymi piłkarzami, dowiecie się, jak zastosować pewne elementy właśnie w, no, na boisku, jak wykorzystać, nie wiem, jak ostatniego obrońcę przejść sam na sam fajnym zwodem, jak jakoś niekonwencjonalnie może bramkarza przerzucić za plecami jakimś ładnym rainbow czy czymś takim, kochani, tak strzelona bramka zapadnie w pamięci, słuchajcie, wielu, myślę, osobom oglądających ten mecz, nie tylko. W każdym bądź razie to wszystko przed Wami. Także ja dziękuję jeszcze raz pięknie. Słuchajcie, ja lubię te nasze vlogi z auta, Wy lubicie też? Pawcie, jesteś pierwszy raz gościem vloga z auta, tak? Tak, tak. Coś nowego dla mnie. Myśmy to kiedyś, Pawełku, odkryli. Słuchaj, polegało to na tym, że kiedy jedziemy na turniej, a mamy tych kilometrów najechanych, jest, słuchaj, tysiące, tak, drogi, to często siedzimy z szabełkami i rozmawiamy. I jak gdyby odcinkiem wprowadzającym do danej serii jest właśnie vlog z auta. I wtedy tłumaczymy, gdzie jedziemy, po co jedziemy, co się będzie działo i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ja bardzo lubię te spotkania. Oczywiście podejmujemy i uważajcie na to bezpieczeństwo przede wszystkim. Kiedy ja sobie pozwalam na rozmowę z Wami, to muszę być pewny, że
że przede wszystkim, słuchajcie, wiozę no, ludzi, w pierwszej kolejności jestem kierowcą, także dla mnie to jest najważniejsze, kiedy mam element, że trzeba zachować ostrożność, wyprzedzić cokolwiek, wtedy rozłączam się z wami i wracam do drogi. Także kochani, jeszcze raz dziękuję, zapraszamy babciu, nie? Oczywiście, zapraszamy. Dawaj gutek, piątkę. Zapraszamy, my się teraz teleportujemy do sali, a tam dalsza część tego odcinka. Do zobaczenia, pa.